Dzień dobry. Jeszcze raz rozważymy nasze zadanie ze statkiem i kołem ratunkowym, ale tym razem zrobimy to troszeczkę inaczej. Poprzednio zajmowaliśmy się pewnym konkretnym przykładem. Statek płynął po jeziorze z szybkością 10 km na godzinę. Prąd, rzeka płynęła z prądem o szybkości 2 km na godzinę. Otrzymaliśmy prawidłowe rozwiązanie, ale chciałem pokazać, jak używając algebry można w jakimś stopniu zobaczyć to, co żeśmy pokazali tam, czy zrozumieli w poprzednim filmie łatwiej. Ja przypominam, że zrozumieliśmy to, że niezależnie od tego, jak duża będzie szybkość prądu, to statek będzie płynął dokładnie tyle samo czasu do momentu zauważenia, że spadło koło, jak po zawróceniu do momentu odnalezienia koła z powrotem. No więc przypominam, jak to zadanie wygląda. Statek płynie po nieruchomej wozie jeziora szybkością V. A no właśnie, poprzednio było 10 km na godzinę, a teraz nazwiemy tę szybkość V. To będzie zmienna, której nie musimy nadawać konkretnej wartości. To może być 10 km na godzinę, może być 15, może być 8, może być 7, jak chcemy. No, w matematyce zmienne, ulubiona nazwa zmiennych to x, a jak jest więcej niż jedna, to y i z. A w fizyce zmienne czasem mają nazwy pochodzące od pierwszych liter ich angielskich rozwinięć. No, v jak velocity, T jak time. No, za chwilę spotkamy się z taką sytuacją, kiedy trzeba będzie o więcej niż jednej prędkości czy szybkości mówić. Wtedy pojawi się jeszcze jedna literka. No dobrze. Więc załóżmy, że po jeziorze statek płynie ze znaną prędkością V, ale nie musimy specyfikować tej prędkości. Po prostu zapisujemy ją jako V, jako pewną zmienną. No i teraz chcemy zobaczyć, co się stanie. Przechodzimy na rzekę. Rzeka płynie, statek płynie pod prąd. Rzeka płynie, prąd rzeki ma szybkość U. To jest właśnie ta druga sytuacja, ta sytuacja, w której mamy dwie różne szybkości. Jedna to jest szybkość statku, a druga to jest szybkość prądu. No i przypominam, że w pewnym momencie ze statku spada koło ratunkowe. Kapitan orientuje się dopiero po godzinie, czy po pewnym czasie T, a właśnie nie musimy wcale specyfikować, jaki to czas, po czasie T zawraca, no i pytanie, po jakim czasie dogoni nasze koło. No i teraz, jak ta sytuacja wygląda? No po pierwsze, skoro statek płynie teraz, obserwujemy to wszystko w układzie związanym z brzegiem. W układzie związanym z brzegiem, brzeg jest symbolizowany przez to drzewko tutaj. No więc obserwując to z brzegu, widzimy, że tak, no statek płynie z tą samą mocą maszyn, czyli jakby no względem wody płynie z prędkością V, ale woda unosi go do tyłu z szybkością U, w związku z tym względem brzegu jego szybkość wynosi V minus U. No a szybkość wody w rzece wynosi U. No i teraz koło ratunkowe spada i koło oddala się w związku z tym, znaczy płynie względem rzeki, względem brzegu z szybkością U w lewo, statek płynie względem brzegu z szybkością V minus U w prawo, no i w związku z tym w jakimś tam czasie T statek pokonuje odległość, może tutaj to nawet zapiszemy, w jakimś czasie T statek pokonuje odległość V minus U szybkość razy czas, czyli V minus U razy T, a koło pokonuje odległość U razy T. Jeszcze przesuniemy sobie to do góry i może tutaj sobie to wsuniemy, tak. No i teraz koło się oddaliło w lewo o UT, statek oddalił się w prawo o V minus U razy T, czyli w sumie odległość pomiędzy statkiem i kołem wyniosła
była sumą tej odległości. Tak? To jak przesunęło się koło w lewo i jak statek przesunął się w prawo. No i jak rozwiniemy sobie te nawiasy, to się przekonamy, że tu będzie UT z plusem, a tu będzie minus UT z minusem. W związku z tym ostateczny wynik będzie niezależny od szybkości prądu i będzie równał się V razy T. No o tyle oddaliło się koło od statku. No a teraz kapitan zawrócił. No i teraz sytuacja jest taka, że statek płynie z szybkością w lewo, z szybkością równą szybkości statku względem wody i szybkości prądu, czyli V plus U razy T. No a koło nadal płynie z szybkością U razy T, ucieka statkowi. No, w związku z tym odległość jaka między statkiem a kołem, no, zmienia się w taki sposób, że statek płynie w lewo, goni koło, ale koło mu ucieka, w związku z tym tu trzeba napisać znak minus, tak, pomiędzy jednym i drugim. No i teraz jak to ładnie sobie wszystko zapiszemy, no to widać znowu, że sytuacja jest taka, że tu plus U razy T i minus U razy T się uprości. A więc odległość między kołem a statkiem maleje tak jak V razy T. No i teraz jest pytanie, po jakim czasie statek pokona tę odległość, na którą odpłynęło koło. No tu koło odpłynęło V razy T i tu koło, a statek pokonuje odległość między statkiem a kołem też w takim samym tempie. No w związku z tym tyle samo czasu zajmie mu odpłynięcie od miejsca, w którym zgubił koło, co dopłynięcie do koła z powrotem. Jak widać, to znowu nie zależy od szybkości prądu. No i to, że to nie zależy od szybkości prądu, to sugeruje, że jest prostszy sposób rozwiązania tego zadania, no mianowicie właśnie przejście do układu, w którym jest związany z rzeką. W układzie, który jest związany z rzeką, obserwujemy to teraz na łódce, która płynie razem po rzece, po prostu dryfuje sobie razem z prądem. Tak? Brzegi rzeki pokryła gęsta mgła, nie wiemy w ogóle, czy są jakieś brzegi. Straciliśmy w ogóle poczucie, że jest jakiś prąd. Widzimy tylko wodę, statek i koło ratunkowe. No, to jest prosta sprawa, bo koło wpadło do wody i względem wody stoi. Nie ma własnego napędu. No statek płynie w prawo z szybkością V, czyli po czasie T pokonuje odległość V razy T. No a potem odwraca się i też płynie z szybkością V w kierunku koła, które stoi na wodzie. My płyniemy razem z rzeką, tak? Więc według nas koło, my stoimy względem wody i koło też stoi względem wody. Widać, że tu odpłynął na odległość V razy T, tu musi tę odległość V razy T pokonać. Widać, że wykona to w takim samym dokładnie czasie. Tak? Nie zależy to zupełnie od szybkości prądu. No i to jest bardzo ładna ilustracja
tej zasady równoważności Galileusza. Można sobie wybrać układ współrzędnych, w którym chce się rozwiązać dane zadanie. Tak? Czas płynie tak samo w układzie związanym z brzegiem, jak w układzie związanym z rzeką, z płynącą wodą. Jeżeli w układzie związanym z brzegiem na naszym zegarku upłynął czas T do momentu, od momentu, kiedy kapitan się zorientował i zawrócił, do momentu, kiedy statek dogonił koło. Tu można powiedzieć dogonił, dlatego że no koło płynie w lewo, ucieka jakby przed nim, tak? Tak tutaj taki sam czas T upłynął od momentu, kiedy statek zgubił koło, do momentu, kiedy kapitan po zawróceniu, kapitan zawrócił i dopłynął z powrotem do koła. Tutaj statek nie gonił koło, bo koło nie uciekało, koło czekało na niego na wodzie. No, sądząc z dyskusji na lekcji, dla niektórych z Was to rozwiązanie było niełatwe do przyjęcia, ale jego, musicie przyznać, że jego prostota tego rozumowania rzeczywiście urzeka. To wszystko. Dziękuję bardzo.